Siemanko, znajdujemy się nad Odrą. Dzisiaj naszym głównym celem będą klenie. Zobaczymy, jak będzie poleń aktywny, będę go widział, że gdzieś tam gania, no to też porzucamy. A jak nie będzie ani to dopisywać, to będziemy próbować złowić szczupaczka może jakiegoś, jakieś woblerki, coś się pokombinuje. Zobaczymy w trakcie, jak to wszystko wyjdzie i będziemy reagować. Dobra, nie przedłużam. Biorę się za rozkładanie wędek i zarzucanie. Zaczynamy od kleni. Także będziemy próbować złowić go na woblerka salmu. Fajny woblerek. Daleko leci. A! Pierwsze branko. Było. O, i się spławiają kleniki. O, ale miałem branie. O kurczę. Nie wiem, czy wy to widzieliście, ale dwa brania w jednym rzucie. Ale to są takie spryciule, one tak specjalnie stukają, pukają. Siedzi. Powtórzył. Ładny klenik. Hops. Do podbieraczka. Już go mam. Pokazuję. Dwa razy pukał. Pukał. Aż uderzył. Zaraz wam pokażę woblerkę. I klenika. Jest 35. Z 35 cm. Do wody. A na woblerka wziął, to jest salmo, 3 albo 3,5 cm. I on jest płytko schodzący. O, było puknięcie. O, ach, kurczę. Puknął woblerka, aż się... Nie, myślałem, że się zaplątał. Ale one tam siedzą, ewidentnie. Ale przywalił. Piękny klej. Ale się tego nie spodziewałem, ten będzie ładny. Siedzi. Ładne, takie nabite są. I do wody. O, poszedł. Ładny, ładny klenik. Już godny uwagi. Siedzi. A pięknie puknął, poprawił. W tym nurcie to ładny opór dają. Hops, siedzi. Trochę mniejszy niż tamte pozostałe, ale też
ładnie nabity. Postaram się go zaprezentować ładnie wam. Taki 30-tak. Pięknie poszedł. Ładnie, ładnie. Trzeci klenik. Mnóstwo puknięć. Że dzisiaj jest dobry dzionek. Ale przywalił przy samym pontonie. Co to będzie? Czy to będzie klenik? Pewnie tak. O, no, ładny. No. O, był klenik i nie ma klenia. Wobler mi się wplątał w podbierak i się wypiął. Błąd nowicjusza. Ale huknął. Pięknie. Będzie to piąty klenik. Prawdopodobnie już się trochę pogubiłem. O, cyk. Siedzi. O, sam się odczepił. Także super. Coś takiego. I do wody. Super. Siedzi. Pięknie. Pięknie puknął. Ale coś dziwnie chodzi? Nie, to klenik. Siedzi. Siedzi piękny klenik. Tak się prezentują. I tak uciekł do wody. Zbliżamy się ku końcowi. Mamy godzinę w pół do 20. Od 15 macham. Wpadło bodajże 5 kliników. Także nie było źle. No co, mam nadzieję, że się podobało. Będę próbował coś jeszcze kręcić. Także oby pogoda dopisała. Oderka się utrzymała w takim stanie, jakim jest. I będzie git. Także widzimy się następnym razem. Hej!